Zimą wieczorami dziewczyny rozpalają ogień. Ich rodziny myślą, że one śpią, ale czasami następnego dnia rano znajdują swoją córkę albo synową martwą. Ponieważ kiedy rozpalą ognisko, dym nie ma którędy wylecieć i się duszą. Niemal każdego roku dziewczyny w ten sposób umierają. Docierają do nas także wiadomości o przypadkach ugryzień przez węże. Chciałam pana zapytać, czemu córka musi podczas menstruacji przebywać tam na dole? Dawno temu jej matka musiała przebywać daleko stąd, a teraz ona może zostawać tutaj. Nie boi się pan, że ona może się rozchorować, przebywając w tym zimnym i bardzo niewygodnym miejscu? Gdy jest przemoczona, może tam rozpalić ognisko i się ogrzać. A co z moim poprzednim pytaniem? Czemu zmusza swoją córkę, żeby tam siedziała? Nie odpowiedział. Powiedział tylko, że ona tam przebywa i nie podał powodu, dla którego ona musi tam być. Czy pan by chciał tam spać w zimie? Tam, gdzie zazwyczaj śpi pana córka podczas swojego okresu? Nie. Ja śpię na górze. Czyja to decyzja, że pana córka musi spać w tamtym miejscu w czasie miesiączki? To nie jest decyzja ani matki, ani ojca. Taka jest tradycja i należy jej przestrzegać.